prawda, jest to męczarnia. Dlatego ja mówię, że to męczarnia. Teraz jedziemy do, na śmierć, do Świeradowa, nic nie muszę robić, tylko wsiadam i mówię, też wezmę właśnie tą sakietkę, bo idziemy od hotelu. I mówię właśnie, to jest fajna rzecz, że jest ciepło. Ale mam jeszcze takie ciepłe, tak się Trzeba się panie bawić. No dzisiaj jest naprawdę niesamowite, nie? Takie spotkanie, bo mnie też popatrzę tutaj nawet jak ktoś tak mówię, siedział nie taki fajnie po prostu popatrzył taki nie niepozorny, jak ja chcę tak tam gdzie rączka. Podostałam kurtkę za to. Aga sama by mnie zrobiła. A nie, broń Boże, ja nie mam takich Ja bym prosiła, żebyśmy się zastanowili razem.
Napisała, że mamy przyjechać jej pomóc. Ale powiem ci, ja od razu wiedziałam, że grać. Od razu wiedziałam. Ja od razu wiedziałam, ale później zaczęłam już się zaczynać na bo ona tak przyznała się, że tam się zapisała, że tam słuchajcie, jak my byliśmy tutaj, to wygląda jak się do pana Bracła. No bo jest, byłeś chyba z Magdą. Myśmy dzisiaj. Ja byłam dzisiaj, ja mi się wydawało, że to będzie taka prosta. Tak będziesz chodzić i oglądać. Trzeba zobaczyć tego artystę, co na kolanach malował. Ale po co? Bo ja lubię historię. Byłeś na dole w Muzeum Polskiego. Ale na Pielagach jest galeria malarstwa, między Kossa, Kościuszka. Tam są, tam jest pokazywały mi cały czas tą panoramę przed oczami. Ja mówię, że teraz się skojarzyłam, ale po prostu to było niesamowite, jak ja to zaczęłam. Ja myślałam, mówię, to niemożliwe, ja wiem, jak to? Ja mówię, to jest obraz, wiesz. Co ty robisz? Nie, Boże, nie. Ja jestem błąd. Ale ja wtedy dobrze mówię, że cię powstrzymam. Coś się musimy zdarzyć. Nie mówię, że muszę. Ale jak to się ale zaraz, chwileczkę, ty jeździsz samochodem? Pociągiem. Samochodem to bym została dłużej. A jak długo jedziesz? Godzinę powinno. No dobrze, jak przyjedziesz pociągiem, to jak dostaniesz się do siebie? Tam masz samochód, tak? A, bo ona zostawia samochód w Opolu, tak? Oj, tak długo. Wiecie, nie mam. Ale nie, no.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Noc jeziora wypełza jak mgła. Wciąż się starasz być taki jak wczoraj, chociaż strzęp złapać stan tego dnia. Wciągnij powietrze powoli, spojrzeć na rzeczy z bliska. Taka podróż w ciszę wieczoru może nigdy już ci się nie przyśni. Kiedy czas nie może cię dotknąć, gdy poczujesz znów siłę znoszenia, nie jest ważne, co było przedtem. W takiej chwili to jest bez znaczenia. Wciągnij powietrze powoli, spróbuj spojrzeć na rzeczy z bliska. Taka podróż w ciszę wieczoru może nigdy już ci się nie przyśni. Thank you.
noc rozwija swój żagiel księżyca. Gdy ocean znów nie ma przepłynąć, jedno tam do portu świć. I tak samo się tam nie zatrzyma. Nie przyjdzie.
Kosmiczne wiry czasu, czy jeszcze mnie usłyszysz? Mówię do ciebie przez światło, przez zamknięte oczy, przez słone ziarna wiary, rzucone nagle w morze noc. Przez miasta przewróconych krzyży wołam do ciebie gwoździem bólu na drodze mojej winy. Wołam do ciebie koroną ścierni, co coraz bardziej rani. Wołam zabitym ptakiem słowa w językach nigdy nie poznany. Klamkę zaczarowaną. A to nie, to tam. To krzyczę do ciebie przez ciemność taką, co się światła boi. Krzyczę do ciebie, choć czuję, że jesteś blisko, tuż obok stoisz. Krzyczę do ciebie przez prawdę zbyt ciężką czasem, by ją unieść. Krzyczę do ciebie, bo szukam, bo wciąż nie umiem szeptu słuchać. Można by skrętnie się tam dodać.
wgląd, znowu krzyk. Otwarte ramiona nocy, biczem rąk, zmywasz krew, krew bólu i